Kolejna wegetariańska propozycja z tofu. Tym razem tofu a la ryba. Michał Bałazy, witajcie na Szlaku Smaku. Będę używał dwóch rodzajów tofu, wędzonego i naturalnego. Do tego jajka, bułka, tarta, nieco miodu, odrobina cytryny, kapusta kiszona i młodziutka marchewka. Zaczynam od rozgrzania patelni. Patelnia potrzebuje chwilę, to jest dobry moment na to, aby zapanierować tofu. Przede wszystkim muszę je dobrze odsączyć. Takiej wielkości tofu przekrawam jedynie na pół. Opruszę przyprawą do ryb. Patelnia rozgrzana, wlewam olej. Daję mu chwilę, a ja w tym czasie zapanieruję tofu. Rozbijam dwa jajka. Nieco soli. Bułka tarta. No i po kolei. Najpierw do jajka, a następnie do bułki. Tofu trafia na patelnię. Kapustę kiszoną wystarczy posiekać. I wrzucam ją do rondelka. Do kapusty dodaję też marchewkę. Zostawiam na kilka chwil, tak aby zdążyła się lekko podsmażyć. Po około 2-3 minutach do kapusty dodaję 2 łyżki miodu. Oraz posiekany koperek i 2 ząbki czosnku. Kapustę z marchewką podlewam odrobiną wody. Zostawiam na 10 minut, niech się poddusi. Ok, kapusta gotowa, pachnie miodem, czosnkiem, tak jak miało być. Muszę troszkę podgrzać tofu. Ono też już jest usmażone, ale temperatura jeszcze nie jest taka, jakbym chciał. To co, jemy? Pewnie, że jemy, bo ja już jestem głodny. Kapusta. Kapusta wygląda przepięknie, pachnie tak samo. I uwierzcie na słowo, na razie na słowo, że jest tak samo dobra w smaku. Pamiętajcie, że dzisiaj tofu a la ryba, więc niechże też tak wygląda. Nieco zielonej pietruszki. Tofu a la ryba. Świetna propozycja nie tylko dla wegetarian. Spróbujcie koniecznie tego i pozostałych przepisów, które znajdziecie na kanale na Szlaku Smaku. Ja dzisiaj dziękuję bardzo, życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.